Siemanko, pokażę nową, łatwą metodę na kolorowe kaski. Jednak glitch od nas wymaga już jakiegoś kolorowego tego hełmu, jednego znajomego lub dwie konsole. Tu dzięki Kuba za pomoc. I tak, potrzebujemy też, no jak ja mówię, jeden już kolorowy jakiś hełm i te tutaj zielone orzechy. Zielone, no kaski motocyklowe, te orzechy. Każdy jeden z nich ma inny kolor hełmu. Biały wychodzi niebieski, z niebieskiego chyba szary. Zresztą wkleję w opisie, czy przypnę w komentarzu, co jaki hełm daje. No ale zakładamy, co jaki kask daje. Zakładamy jeden z tych orzechów motocyklowych. Zapisujemy go na, no obojętnie w którym miejscu, byle zaś znajomy wiedział, gdzie jest zapisany ten strój. Najlepiej na pierwszym i drugim, czy ostatnim i przedostatnim. No to zapisujemy jeden z tym orzeszkiem motocyklowym i drugi jakiś już z kolorowym hełmem. No najlepiej na miejscu drugim. Stroje mamy zapisane, teraz zakładamy okulary, żeby wymusić zapis gry i będziemy przechodzić na kreatora. Okulary nieważne, które założymy, byle tutaj właśnie wymusić zapisanie gry, żeby te żółte kółko na dole nam się po prawo zakręciło. Zakręci się kółko, klikamy start, online, kreator. Kreator, dobra, my idziemy na kreatorze, jak będziemy w menu kreatora, znajomy może zalogować się wtedy na nasze konto, trzeba podać mu pasy. No i on na pewno będzie tam musiał rozegrać prolog. No ja to tutaj wyciąłem w piździec, bo po co to? Pokazuję tylko, co tam znajomy będzie musiał zrobić na sesji. No ale już mówię, że na pewno będzie musiał rozegrać prolog. Ja zostaję w tym kreatorze, znajomy się loguje na moje konto, dostaję ten niebieski ekran i na nim tutaj czekam. A tu w okienku pokazuję, co musi zrobić znajomy. Znajomy tam po rozegraniu prologu wbija na sesję, najlepiej dla zaproszonych. Po prostu tylko zmienia ten strój. Z tego zapisanego, który ja miałem orzeszka, on zakłada ten zapisany z kolorowym hełmem. I też czeka, aż zakręci mu się żółte kółko zapisu gry. Wybiera którąś z postaci z fabuły, no po prostu idzie na fabułę. Jak będzie na fabule, mówi nam o tym, tam musicie się jakoś porozumiewać, najlepiej przez Messengera chyba. Jak on będzie na fabule, my możemy się zalogować z powrotem do siebie na konto. Będziemy nadal na tym kreatorze. A tutaj klikamy tylko wróć do GTA Online. Gdzie znajomy się będzie w fabule, ja tu potwierdzę ten niebieski komunikat. Tu znajomy dostanie znowu niebieski ekran. I on go może potwierdzić i sobie tam robić już co chce. A ja klikam rozpocznij, mam nadal kreatora i teraz klikamy w powrót do GTA Online. Załaduje nas na sesję. Dokupujemy ammo, warto tam było wcześniej sobie wystrzelić trochę amunicji, tam nie mówiłem. No i będziemy zdejmowali te okulary, żeby też wymusić zapis tej gry. Czytało mnie, jestem nadal w tym stroju, którym ja zostałem. Teraz właśnie ściągam okulary, dokupuję ammo, czekam, aż zapisze mi się ta gra i zwyczajnie mogę zamknąć aplikację. Zamknę aplikację, uruchamiam GTA od nowa, po wczytaniu na sesję już będę miał kolorowy hełm. Potem wystarczy go przy teleskopie, no najlepiej od razu go zapisać, żeby nie stracić.
i przy teleskopie, czy wsiadając do samochodu, przenieść na jakiś inny strój. Także tu ammo dokupiłem, zdjąłem okulary, zamykam aplikację, uruchamiam od nowa i na sesji mam kolorowy hełm. Tak jak mówię, no w komentarzach szybne, czy w opisie, który hełm, który kask motocyklowy co daje, jaki kolor hełmu z tego wychodzi. No też można zrobić sobie na dwie konsole właśnie takie kolorowe koszulki sportowe lub chyba nawet joggery, jak dobrze pamiętam, tylko nie wiem, czy to działa nadal, ale wątpię, żeby mi się udało to nagrać. Także no, metoda jest... Aha, zapomniałem, najważniejszej sprawy to jest tylko dla PS4. Xbox niestety, jak ja się zaloguję jedną konsolą na swoim koncie, zaloguję się na drugim, to tu mnie wylogowuje automatycznie i nie odpalę już GTA, że jestem w kreatorze, tylko od nowa. Także no, Xbox niestety tu odpada. To na tyle. Można jeszcze z tego korzystać, póki działa metoda, a jest na pewno łatwa. No wystarczy zapisać dwa stroje, iść na kreatora, znajomy nam zmienia strój, my wchodzimy, ściągamy okulary, kupujemy ammo, zamykamy aplikację, odpalamy od nowa, mamy kolorowy hełm. Narka.